Opowieść o odważnym Jirai to jeden z mocniejszych arków, przynajmniej tak go zapamiętałem. Zobaczmy zatem, czy broni się po ponownym obejrzeniu. Druga połowa tego odcinka była poświęcona rozmowie Jirai i Tsunade i w sumie całkiem smutne to jest, jak Jiraiya chciałby Tsunade założyła się z nim, że zginie, wtedy przegra, a jeśli on wróci, to nie skończył, ale pewnie chodziło o randkę, co niestety nigdy już się nie wydarzy. Z niewiadomych to Tsunade powiedziała, że zamiast niej Hokage może zostać Kakashi albo Naruto i w zasadzie trafnie przewidziała kolejnych przywódców wioski. Z minusów natomiast Piąta wspomniała o matce Naruto, Kushinie, a Jiraiya zareagował tak, jakby zapomniał, jak się nazywała i jest to dość dziwne, jako że miał z nią dość sporo do czynienia. Tę połówkę oceniam na 6. Ten odcinek opowiada historię Jirai, to jak jako młodzieniec zaczął trening, bo zobaczył Kuchiyose no Jutsu i też go chciał używać, no i chciał zaimponować Tsunade. Bardzo spoko jest to, jak zaczął także trenować na górze Myoboku, by stać się jeszcze silniejszym i z leniuszka stał się osobą, która trenuje non-stop. Dostaliśmy też tutaj przepowiednię Wielkiej Żaby, która niejako ukierunkowała życie Jirai i zobaczyliśmy, jak podróżował, pisał książki i szukał dziecka, które miało być rewolucjonistą. Z niewiadomych to Żaba trafnie przewidziała jego życie i miała rację, że jego uczeń będzie albo siać zniszczenie, albo przyniesie stabilizację. I tak Minato nie zdążył niczego z tego osiągnąć, Nagato przyniósł zniszczenie, choć nie zdążył zrobić tego na skalę światową, a Naruto był prawdziwym dzieckiem przepowiedni, który przyniósł pokój, choć Jiraiya nie zdążył tego doświadczyć. Także tutaj zobaczyliśmy przyszłe ścieżki Paina, który zebrał je właśnie z książki Jirai. I tak tutaj mamy ścieżkę Shurado, tutaj Gakido, kolejno widzimy Ningendo, później Jigokudo i na końcu Chikushodo. Szóstej nie widzieliśmy, bo jeszcze jej nie poznał. Minusów nie zauważyłem, odcinek oceniłem na 8. W tym odcinku zobaczyliśmy Hanzo, który był postacią poboczną, ale tak naprawdę dość ważną, choć może bardziej jego czyny. Także tutaj okazało się, skąd wziął się przydomek Saninów. Również tu zobaczyliśmy ostatnią ścieżkę Paina, Tendo, choć już ją widzieliśmy. Sprawa tego, kto mógłby być dzieckiem przepowiedni dla Jirai, na ten moment się wyjaśniła, gdy zobaczył Rinnegana u Nagato. Tutaj było też sporo niewiadomych. Po pierwsze, Nagato głównie siedzi cicho, a jest on jak ten cichy dzieciak ze szkoły. Dopiero później będzie mordował. Jiraiya także powiedział do dzieciaków, że ma nadzieję, że się jeszcze spotkają i tak będzie, choć będzie to ich ostatnie spotkanie. Oczywiście z tego też wynika, że to, że Yahiko, Konan i Nagato zginęli, to fake informacja, ale Jiraiya nie mógł tego wiedzieć. Z pozostałych dobrych rzeczy dostaliśmy tutaj informację, skąd wzięło się imię Naruto, a to od bohatera książki Jirai oraz pierwszy raz zobaczyliśmy matkę Naruto, Kushinę. Minusów nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Fajnie wyglądało to, jak na początku odcinka Jiraiya wyszedł z żaby, spoko też jest ta jego ostrożność, ciągle rozkminianie, co tu się dzieje, bo ewidentnie jest coś nie tak. Potrafi być on jednocześnie zabawny i poważny, bo wczuwa się, by być dobrym szpiegiem dzięki temu. Świetnie wachluje pomiędzy powagą a niepowagą. Spoko też Konan się rozdzieliła na małe karteczki, które później zmieniły się w motyle, by znaleźć szpiega. No i gość ciągle budował mega hype na Paina, że sam pokonał wioskę, wygrał wojnę domową, czczą go jak boga i szczerze mówiąc nie jest to przesadzony hype. Jednakże w kwestii Hanzo już jest, bo Jiraiya ciągle nie dowierza, tak jakby Hanzo był nie wiadomo jakim kotem. Oczywiście był mocny, ale nie jakoś uber, a przynajmniej nie pokazano nam tego. Miał unikalne zdolności, ale powoli na tym etapie już są coraz mniej istotne. No i znowu dostaliśmy ten sam flashback. Z niewiadomych to nie wiemy, co to za dziwne kapsuły i czemu jest 6 osób. Oczywiście dlatego, że to ścieżki Paina i po prostu je wymienia, żeby oszczędzać czakrę. Odcinek oceniłem na 10. Ciekawe jest to, że Jiraiya przed walką się zabezpieczył, aby w razie jego śmierci Naruto mógł kontynuować trening. Mogłoby to sugerować, że Jiraiya zginie, jednak ja oglądając to pierwszy raz się nie spodziewałem. Nie wiemy jednak, o jakiej technice mówi Jiraiya i Gerotora, że niby Naruto miał ją dzięki niej opanować i no chyba do dziś nie wiadomo, o jaką chodzi. Kolejną niewiadomą jest to, że Jiraiya powiedział, iż Minato użył Shiki Fujin tylko na czakrze Yin Kyubiego, co na ten moment nic nam nie mówi, jednak był to foreshadowing do tego, że czwarty zapieczętował sobie czakrę Ying i jest też Jinchuriki 9-ogoniastego.
kolei Pain to mega badass. Stwierdził lekko, że Jiraiya to ich mistrz, ale za późno na lamenty, trzeba go zabić i elo. Sanin jednak za to pocisnął prosto, ale dosadnie, że nie żałuje, że ich uratował, ale jest rozczarowany tym, w którą stronę skręcili. Jak dla mnie to mega mocne. Minusem standardowo te flashbacki, które nie były potrzebne, można by je zastąpić czymś innym, a to jak Pain się wypowiada o Yahiko jeszcze bardziej kopie, gdy wie się, co rzeczywiście się stało i tak naprawdę przez to Nagato stał się tym, kim się stał. Plan Paina w zasadzie niejako się spełnił, jako że faktycznie potężna wojna, która się wydarzy, doprowadziła do tak wielkich zniszczeń, że cały świat się zjednoczył. Odcinek oceniłem na 9. Fajne było to, jak Jiraiya przezwał barierę, nie rozłączając dłoni, którymi przygotował się do trybu mędrca. Bardzo też spoko wyglądała walka Gamakena z psami Paina i innymi przywołańcami. Super, że taki typ żab też istnieje. Minusem jest to, że ścieżka Paina nie wiedziała, gdzie jest Jiraiya, a ten zamiast użyć efektu zaskoczenia, to sam z siebie wydarł mordę, że nie uciekł. No bez sensu. Pięknie jednak później Sanin się zrekompensował i doświadczeniem walczył z przywołańcami. Ptak znalazł Jiraiya, ale to był tylko klon, a druga jego imitacja potraktowała go od tyłu katonem. Następnie udało się w końcu przyzwać żabę i zrobić świetne wejście z trybem mędrca. Te żabki są także imponujące i raz dwa przechyliły szale na chwilę na korzyść Jirai, no ale te flashbacki sprzed kilku odcinków to nadal przesada. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Jak dla mnie te śmieszki na początku są nie na miejscu. Dość poważna sytuacja, trzy ścieżki Paina, Jiraiya nie wie, o co chodzi z tą techniką, a tutaj pajacują sobie przed nimi no słabo. Za to już później pięknie Sanin wypłacił wpysk Ningendo, który później się zrewanżował, gdy złapał Jiraiya z zamkniętymi oczami. Spoko także, że żaby złapały te ścieżki w genjutsu, tak jak i to, że plan był całkiem przemyślany, choć minusem jest to, że dostaliśmy flashbacki w sumie chyba tylko po to, by zakończyć odcinek cliffhangerem, a taki zabieg nie podoba mi się. No ale trzeba przyznać, że dziadzio to kozaczek i sam ubił trzy ścieżki i to w większości sprytem, a nie jakimiś ultra technikami, a to się chwali, ale gdy tylko się odwrócił, to badasowo zaskoczyła go kolejna ścieżka i jak totalny kozak odciął rękę Jirai. Z niewiadomych to żaba się myliła, mówiąc, że nie ma technik, które wskrzeszają, a takowe są. Zresztą Oro już użył w pierwszej serii Edo Tensei, a Rinnegan ma Gedo Rinne Tensei. 9 dałem odcinkowi, był prawie perfekcyjny. Pięknie tutaj żaby porwały jedną ze ścieżek Paina, zniknął w okamgnieniu. Niestety chyba czwarty raz widzimy te same sceny, a to naprawdę psuje efekt. Nawet jeśli ma pokazać jakąś tam rozkminę, no to nie zapomniałem tego, co się działo odcinek wcześniej. Choć trzeba przyznać, że późniejsze flashbacki już były ok, bo było już po wszystkim i tak naprawdę miały za zadanie spotęgować smutek i nadać większy sens śmierci Jirai. Nie było tutaj niewiadomych, a nawet bym powiedział, że spora część odcinka to coś, co już widzieliśmy, ale wessał mnie ten odcinek tak, że nawet nie wiem, kiedy się skończył, dlatego daję mu 10. Na początku tego odcinka Pain przyznał, że Jiraiya pokonałby go, gdyby znał ich sekret od początku. Jeśli walka przebiegałaby w ten sam sposób, to jestem nawet gotowy się z tym zgodzić. Jednak gdyby Sanin znał jego zdolności, to nie sądzę, by Pain wyskoczył na niego jedną ścieżką. Tylko tyle było do tego arku w tym odcinku, więc go nie oceniam. 8,5 to ocena tego arku. Standardowe słabe strony to głównie śmieszki w nieodpowiednich scenach oraz flashbacki, które męczyły, bo dosłownie były te same w kółko powtarzające się dialogi. Na szczęście to nie przyćmiło całej reszty. Choć to dziwnie może zabrzmieć, bo anime to Naruto, to jest to chyba pierwszy ark, w którym ta postać tutaj nie występuje poza wspominkami i szczerze mówiąc przydałoby się takich więcej. Bardzo mi siadło to, że praktycznie ciągle tutaj się coś działo. To tylko 7,5 odcinka, w którym do wycięcia byłoby naprawdę niewiele, za to dostaliśmy rozkminione walki, popis umiejętności Jirai, który do tej pory tak naprawdę nie miał okazji się wykazać na antenie i poradził sobie nieźle jak na to, że walczył z takim przekozakiem jak Pain. Prześwietne było to, że duża część tej walki polegała na dość szybkiej dedukcji Jirai i żab na temat tego, kim są lub czym jest Pain i się dostosowali do tego. Oczywiście pokazali sporo mocarnych technik, ale one były tutaj tak naprawdę tylko tłem, a robotę robiła inteligencja i spryt. Widzowie, przejrzałem sobie statystyki i 62% oglądających moje filmiki nie subskrybuje i czuję z tego powodu straszny pain. Dajcie mi przeciwbólowego suba. Please.